A z nami w studiu jest Szymon Szynkowski Welsenk, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Ministrze. Panie ministrze, kierował pan resortem. Wie pan, co to za instytucja? Wie pan, jak powstają tego rodzaju dokumenty? Wie pan, że o decyzjach politycznych muszą wiedzieć nie tylko decydenci, nie tylko minister spraw zagranicznych, ale o najważniejszych sprawach wie również premier, wie również prezydent, wie z dokumentów, z rozmów. To co pan sobie myśli, słysząc Donalda Tuska, który wychodzi na mównicę Sejmową i oskarża pana środowisko polityczne o realizowanie polityki? no którą tu opisaliśmy, krótko mówiąc, o Bałtyckiej Elektrowni Atomowej, krótko mówiąc, polityki, którą to właśnie Donald Tusk realizował, której wy się sprzeciwialiście. ja tego nie słuchałem na żywo, bo nie mogliśmy sankcjonować tego, że po orędziu prezydenckim Donald Tusk występuje i prowadzi polemikę z orędziem prezydenckim, to wprost jest wbrew Konstytucji, natomiast z odsłuchu później rzeczywiście widziałem te fragmenty, no i muszę powiedzieć, no jestem zdumiony, bo Donald Tusk bije kolejne rekordy i pokazuje, że można powiedzieć wszystko, znaczy można rzeczywistość zakrzywić w w taki sposób, że ona już nie ma nic wspólnego z tą realną rzeczywistością. I wydaje się, no część przynajmniej opinii publicznej przychodzi nad tym do porządku dziennego. E, ja, ja w ogóle musiałem odtworzyć, o co może chodzić Donaldowi Tuskowi. No i ale, no, po tym odtworzeniu, no jednoznacznie przecież przypomniałem sobie, jak wyglądała historia właśnie też promowania tego projektu przez Donalda Tuska, a on próbuje przykleić to prezydentowi Dudzie Prawu i Sprawiedliwości. No jest to rzecz niebywała, ale w przypadku Donalda Tuska to już też przestaje zaskakiwać, bo jakby kłamstwo, mówienie nieprawdy, manipulacja w jego przypadku to jest jedno z głównych jeżeli nie główne w ogóle narzędzie uprawiania polityki. Więc w tym sensie no, nie powinno nas to chyba jakoś specjalnie zaskakiwać, choć cały czas mnie, muszę powiedzieć, zaskakuje. Panie ministrze, w polskich instytucjach, różnych instytucjach, nie tylko w rządzie, dziś na pierwszoplanowych pozycjach są ludzie, którzy bezpośrednio zaangażowani byli w realizację polityki zbliżenia z Rosją. Jest to sam premier, Donald Tusk, jest to Radosław Sikorski, którego odręczne podpisy widnieją pod między innymi dokumentami dotyczącymi, dotyczącymi właśnie tej Bałtyckiej elektrowni atomowej. Jest to Jacek Cichocki, który wysyłał osobiście dziś szef kancelarii Sejmu, który osobiście przesyłał pisma dotyczące współpracy pomiędzy FSB a SKW, a nawet jego koledzy twierdzą, że to w ogóle on wpadł na pomysł, żeby oficjalnie podpisać porozumienie z rosyjską FSB. Bartłomiej Sienkiewicz jest dzisiaj w tych strukturach rządzących szeroko pojętych choć chwilowo poza samym rządem. Tomasz Siemoniak, który również za te rzeczy odpowiadał. Pan ich jest kandydatem na ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Ludzie, którzy... Krzysztof Dusza jest wiceszefem służby kontrwywiadu wojskowego, który osobiście tam kieliszki podnosił w Kadynach. To są ludzie, którzy prowadzili taką politykę i dziś ich szef wychodzi i mówi, że to wy prowadziliście tę politykę. No, jeszcze dodam tutaj te nominacje ambasadorskie. O tym też wczoraj powiedział prezydent, tak, że nie dość, że zaproponowano bezprecedensową rewolucję w składzie ambasadorskim. Nigdy po 1989 roku nie proponowano takiej wymiany w tej skali i w takim tempie ambasadorów, co w sposób no, oczywisty zaburza w ogóle funkcjonowanie dyplomacji. No, ale jeszcze na kogo zaproponowano tą wymianę? Do pana Klicha, tutaj pan redaktor wspomniał, natomiast no, tam są po prostu absolwenci Moskiewskiego Instytutu MGIMO. Czyli uczelni stworzonej po to, żeby Związek Radziecki mógł rozszerzać swoje strefy wpływów na świecie również w warstwie dyplomatycznej. No i Związku Radzieckiego od 1991 roku już nie ma, ale ta filozofia jest kontynuowana poprzez nominacje ambasadorskie w roku 2024. No jest to rzecz niebywała, i dobrze, że zarówno serial reset, Państwo to w tej chwili też mówicie o tym, że to musi być no, pełna świadomość opinii publicznej, do jakiego świata jest próba powrotu. Do jakiego resetu jest próba powrotu, i wiele elementów na to składowych wskazuje. Pan prezydent wczoraj w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na kwestię konferencji ambasadorów, zwrócił uwagę na to, o czym powiedział pan przed chwilą, czyli na ludzi mgimo, którzy funkcjonują w polskim aparacie dyplomatycznym. Po 30 latach wolnej Polski mgimowcy zostali z MSZ-u usunięci w czasach, kiedy pracował Pan w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I kiedy to się stało, w Gazecie Wyborczej autor części tych dokumentów, m.in. tego słynnego tekstu o, o, o carze Aleksandrze jako królu polskim, w Gazecie Wyborczej napisał artykuł o tym, że Mgimo to była świetna uczelnia, że tam fantastyczni eksperci i fachowcy byli wychowani. Dziś prezydent mówi, że ludzie Mgimo, no tak należy interpretować te słowa, mają wrócić do Polskiego Korpusu Dyplomatycznego. Tak jak mówię, no, by Związku Radzieckiego już ponad 30 lat nie ma takiego podmiotu w stosunkach międzynarodowych, ale pewna filozofia, niektórzy chcą taka imperialistyczna, realizowana w różnych oczywiście obszarach, w tym przypadku w obszarze dyplomatycznym, żeby przynajmniej ją tolerować, jeżeli nie promować. No jest to rzecz nie do zaakceptowania, a to się później przekłada na takie stanowiska, jak to cytowane przez prezydenta stanowisko konferencji ambasadorów z 2021 roku dotyczące obrony naszej wschodniej granicy. Dzisiaj dobrze bardzo, że prezydent to przypomniał, bo dzisiaj być może wiele osób nie pamięta, że w czasie, kiedy broniono wschodniej granicy w sposób twardy, zdecydowany nasze służby to nie było łatwe wyzwanie policja, wojsko przed atakami fizycznymi na przedarcie się przez granicę, to wówczas ambasadorowie, którzy dzisiaj są promowani, ich powrót jest promowany przez obecną władzę, mówili, że to, jest, to nosi znamiona ludobójstwa, że to narusza prawa człowieka, że to może być przedmiotem postępowania międzynarodowego. No, rzecz nie bywała dobrze, że to wczoraj już miało wystąpieniu prezydenta. Są wiele takich elementów dotyczących właśnie rozsadzania ram ustrojowych państwa, takich szkodliwych działań w kontekście różnych obszarów działań państwowych, wskazał wczoraj prezydent. Pod tym względem ta, to jego zdefiniowanie rzeczywistości rzeczywiście było bardzo trafne. Pan prezydent nazwał wczoraj haniebnym, hańbą nazwał takie stanowisko ambasadorów. Ja chciałbym się nad tym na chwilę zatrzymać, bo. Mówiliśmy o tym wówczas jako dziennikarze, jako komentatorzy, obserwatorzy życia politycznego. Wy byliście wówczas urzędnikami, pan był wówczas w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w instytucjach zajmujących się sprawami międzynarodowymi, że to jest pierwsze naruszenie polskiej granicy przez podmiot państwowy w zasadzie od zakończenia II wojny światowej i że jest to proces ciągły i stały, że to jest wojna hybrydowa. No mamy Oficjalnie nazywaną wojną hybrydową proces. NATO tak nazywa ten proces, Unia Europejska tak nazywa ten proces, i polscy dyplomaci, odzywając się do polskich żołnierzy, do polskich oficerów, do polskich funkcjonariuszy, mówią: nie wykonujcie rozkazów, bo te rozkazy yy, nie ulegają czy, jeśli popełnicie zdaniem tych ambasadorów, przestępstwa. To takie przestępstwa nie będą podlegały przedawnieniu. Możecie być ścigani do końca życia za obronę polskiej granic. Przecież my w historii mieliśmy takie odezwy. Mam wrażenie, że KPP, Komunistyczna Partia Polski, kiedyś podobne w czasie sowieckiego ataku na Polskę e, propagowała w Polsce. No tak, i wówczas mówili to ci byli ambasadorowie, to przytoczył prezydent. Wówczas mówił to też Donald Tusk, e, że to są biedni ludzie, którzy poszukują swojego miejsca na ziemi. Mówił, że ten mur nigdzie, nigdy nie powstanie. Jego koledzy przecież tam biegali przy granicy e, posłowie Szczerba, e, poseł Jański, poseł Sterczewski. E, e, no, jakby uczestniczyli w tej operacji hybrydowej, włączali się w tą operację hybrydową, sankcjonując to, kwestionując działania rządu, jak chodzi o uszczelnienie granicy. Celebryci, film Zielona Granica, Agnieszki Holand, przez to była cała sekwencja zdarzeń. Nikt za to nie przeprosił, o tym też mówił wczoraj prezydent, prawda? Że on się cieszy z tego, że Donald Tusk zrozumiał, że. Czy zrozumiał, to jest osobne pytanie. Myślę, że tu można się głęboko zastanawiać. Myślę, że to jest raczej cyniczne i pragmatyczne w tej chwili zachowanie Donalda Tuska. Ale że zmienił swoje spojrzenie na konieczność uszczelnienia wschodniej granicy, ale nikt nie przeprosił za to, co się działo wtedy. A to wtedy było. Dzisiaj nie ma takiej presji migracyjnej jak wtedy, dzisiaj nie ma hord atakujących granice w sposób fizyczny. Oczywiście są próby przedarcia się przez granicę, ale jest za Pora jest mur, sytuacja jest zupełnie inna. Wtedy, kiedy sytuacja była krytyczna, ci politycy, ci, którzy dzisiaj mówią, że trzeba granicy bronić, absolutnie nie stanęli na wysokości zadania. Wczoraj prezydent mówił również o tym, że w III rp zabrakło odwagi do tego, żeby rozliczyć komunistycznych sędziów, sędziów powoływanych na urzędy również w III rp bo bardzo wielu z nich do dzisiaj w ogóle orzeka w polskich sądach. To sędziowie, którzy nominowani zostali na swoje stanowiska przez komunistyczną partię Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą Partię kierowaną z Moskwy. Nikt nigdy nie zakwestionował ich statusu sędziów w wolnej Polsce, a dzisiaj oficjalną polityką rządzącej większości jest kwestionowanie statusu sędziów powołanych w wyniku demokratycznych wyborów i w wyniku nominacji podjętych przez organa wybrane w demokratycznych wyborach. Jak to skomentuje? Nie ma tu absolutnie równych standardów. Znaczy tamta procedura, która opiera się, tak jak pan redaktor wspomniał, o niedemokratyczne ciała jeszcze w poprzednim ustroju. Ona jest, że tak powiem, uznawana, nikt jej nie podważa, natomiast kwestionowane są, jak pan wspomniał, powołania przez Krajową Radę Sądownictwa tylko i wyłącznie dlatego, że zarzuca się, że Krajowa Rada Sądownictwa została ukonstytuowana w niewłaściwy sposób. Przypomnę tutaj, że zgodnie z konstytucją nie jest powiedziane, że sędziowie mają spośród siebie wybierać część Krajowej Rady Sądownictwa. Tylko jest jasno wskazane w Konstytucji, że to ma być wybór spośród sędziów, ale to kto wybiera jest pozostawione ustawodawcy. Zdecydowano, że będzie to parlament i... Nagle okazuje się, że Donald Tusk, część opozycji, część również organów międzynarodowych uważa to za niekonstytucyjne, naruszające prawo europejskie. To jest zupełnie, że tak powiem, nie tylko niezgodne z ramami konstytucyjnymi, ale też ze zdrową logiką. No jeżeli jest tak, że godzimy się z tym, że ja uważam, że nie powinniśmy się z tym godzić, że sędziowie przed 1989 rokiem nominowani pełnią swoje funkcje, no to chyba tym bardziej nie powinniśmy w tej chwili kwestionować, jak pan wspomniał, że demokratyczne ma prawo przeprowadzać y, procedurę nominacji, a następnie prezydent ostatecznie decyduje. Prezydent no, mamy zdecydował. Sytuację mamy, się, mamy sytuację dokładnie odwrotną. Statusu sędziów powołanych przez juntę Jaruzelskiego y, nikt nie kwestionuje bo to są demokratyczni sędziowie i nikt im nie zarzuca w ogóle żadnych afiliacji politycznych, choć wielu z nich w ogóle było członkami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, totalitarnej partii i tego nikt nie kwestionuje. A status sędziów, którzy nigdy nie byli członkami partii politycznych, nigdy nie prowadzili działalności politycznej, nie stali ze świeczkami pod jednym czy drugim sądem, nie byli yy, udziału czy, czy częścią jakichś manifestacji yy, adresowanych do polityków ich, Status jest kwestionowany. Prezydent powiedział: Będę bronił tych ludzi do końca swojej, swojej kadencji. Jaka jest szansa? Jaki jest plan prawa i sprawiedliwości, żeby również w kolejnym dniu po zakończeniu drugiej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy? Ci sędziowie również byli chronieni przez państwo polskie. Przede wszystkim obywatele muszą wiedzieć, że to nie jest jakiś teoretyczny spór prawny. Ten kto nie otarł się o sąd, być może tego jeszcze nie czuje i nie ma tej świadomości. Natomiast ten kto pójdzie dzisiaj do sądu z jakąś swoją sprawą, czy to będzie sprawa błaha czy poważna, może zauważyć, może dotknąć tego problemu, że dzisiaj orzeczenia sędziów są bardzo często przez adwokatów podważane właśnie ze względu na sposób powołania, bo Adam Bod Otworzył tą dyskusję. E, I to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło jakiś chaos i że to jest wina Prawa i Sprawiedliwości. Ja e, 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 obserwuję, że w niektórej e, części spraw e, uchylanie wyroków e, zapadłych przez sędziów wybranych, nominowanych przez KRS po 2018 roku e, zaczęło się dopiero po wyborach parlamentarnych. Panie redaktorze, to jest rzecz niebywała. To znaczy, są sędziowie, którzy wydawali wyroki i nikt tych wyroków nie podważał. W w sprawach czasami bardzo poważnych. Jeden z przypadków, który znam, to jest sędzia, który również orzykał do w sprawach e, kryminalnych. Te wyroki nie były kwestionowane przed październikiem 2023 roku. Po październiku 2023 roku w apelacja uchyla wszystkie wyroki tego sędziego, ze względu na to, że on dostał nominację od KRS-u po 2018 roku. Co się zmieniło poza wynikiem wyborczym, żeby sąd apelacyjny nagle zaczął kwestionować masowo wszystkie wyroki danego sędziego? O, to jak pan to pan jest... Po... Nie niebywały chaos, prawda? Y, 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 pewne przyzwolenie na to, że można to robić. Przepraszam, panie, panie Ministrze, to, to czy jeśli mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją i jedyne co się zmieniło, to no bo ustawy nie weszły nowe w życie w tej kwestii, to y, klimat polityczny. Tak, tak. To znaczy, że mamy masowy problem z ludźmi jednak, którzy takie decyzje podejmują, bo zmienił się klimat polityczny w kraju, a to są sędziowie. W tak, polityczny kraju nie powinien mieć nic wspólnego z tym, co oni orzekają bądź czego nie orzekają. Zna, znam też przypadek sędziego, gdzie e, z, um, uruchomiono postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego, gdzie głównym zarzutem jest to, że niewłaściwie ukształtował swoją karierę sędziowską. To jest główny o. zarzut w postępowaniu dyscyplinarnym. To niewłaściwe ukształtowanie kariery sędziowskiej polega na tym, że zgodził się przyjąć awans od Krajowej Rady Sądownictwa kwestionowanej przez, m, m, przez dzisiejszych polityków Koalicji. No się Proszę powiedzieć, gdzie my żyjemy, jeżeli są takie zarzuty. Tak. Przepraszam bardzo. Panie Ministrze, no, żyjemy w rzeczywistości, w której nasi yy, no, rodzice, koledzy naszych rodziców, koleżanki naszych rodziców, nasi dziadkowie, być może ich yy, znajomi jeszcze żyjący, takie czasy bardzo dobrze pamiętają. W Polsce były takie czasy, gdzie tego rodzaju zarzuty były podstawą nie tylko postępowań dyscyplinarnych, ale wręcz uwięzienia takich ludzi czasem w latach 50., nawet poważniejszych yy, konsekwencji. Cóż to jest za zarzut? Gdzie jest w przepisach? Paragraf, artykuł, który zabraniał sędziemu przyjęcia nominacji z Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po roku 2018 zgodnie z obowiązującymi w Polsce ustawami. Oni działali. Na podstawie i w ramach przepisów prawa. I teraz czynienie im tego z tego zarzutu politycznego, no ale to jest właśnie ten klimat, jak to pan redaktor powiedział, w którym jeżeli minister sprawiedliwości może powiedzieć, że dany skład sędziowski to, to nie jest skład sędziowski, on go nie traktuje jako sąd, prawda, i w związku z tym nie będzie uznawał jego wyroku, jeżeli będzie znajdował sposób na to, żeby wymienić prokuratora krajowego, mimo że na odwołanie prokuratora krajowego potrzebna jest zgoda prezydenta, ale jest zastosowanie. Taki bypass bezprawny, który sprawia, że on de facto uniemożliwia prokuratorowi krajowemu w tej chwili funkcjonowanie w prokuraturze krajowej. No to sędziowie czują, że mają takie przyzwolenie, żeby tego rodzaju relatywizację stosować, a ci, którzy sprzyjają obecnej władzy, a jest taka grupa sędziów, też radykałów, którzy sprzyjają obecnej władzy, no czują, że, sobie, że to jest ich czas, że oni sobie mogą na bardzo wiele pozwolić. Jest takie zdjęcie zresztą na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie cała grupa sędziów, Stoi razem z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem, i było to spotkanie, na którym były wymieniane doświadczenia, jak można się domyślić dotyczące tego, jak ma wyglądać pewna, pewna linia orzecznicza. No proszę wybaczyć, ale wydaje mi się, że jeżeli polityk rozmawia z sędziami i ta rozmowa dotyczy tego, jak, mogą, jak może wyglądać linia orzecznicza, no, Wydaje mi się to no, 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 jaskrawym naruszeniem niezależności sądów, ale tego typu przykładów, tego typu naruszeń no, mamy w ostatnich miesiącach bardzo wiele, i dowodem na to są też te orzeczenia, o których mówiłem, w których um, uchylane są decyzje dotyczące czasami po prostu ludzkich spraw. No, ktoś nie może doczekać się sprawiedliwości dlatego, że Adam Bodnar prowadzi wojnę, którą skrytykowała nawet komisja Wenecka. Ja nie jestem entuzjastą, wie pan ingerencji z zewnątrz takich chciał jak Komisja Wenecka, no, ale nawet tam uznano, że on poszedł za daleko, że nie można kwestionować statusu sędziów, tylko i wyłącznie ze względu na ewentualną ułomność ich procedury powołania. Panie ministrze, to na koniec chcę spytać o jeszcze jedną rzecz dotyczącą trwającej w tej chwili, no w pewnym sensie jakiegoś procesu, może nie bezpośrednio dyplomatycznego, ale relacji międzynarodowych pomiędzy środowiskami politycznymi z całą pewnością. Wczoraj ja już straciłem rachubę chyba piąty raz w trakcie tej kampanii wyborczej 45 prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wykonuje kolejny gest w stronę Polaków, w stronę polskich środowisk, przed nami 40-lecie komunistycznej zbrodni zabójstwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Donald Trump spotkał się z bratankiem księdza Jerzego. Był dzisiaj bratanek księdza Jerzego u nas na, na antenii w programie Wstajemy i w programie Przyjaciele Republiki i opublikował w Donald Trump. W swoich mediach społecznościowych list, rozmowę i szeroką informację na temat tego, kim był błogosławiony ksiądz Jerzy, na czym polegał jego heroizm i z jakiego powodu to jest ważne również w dzisiejszych czasach. Ja zadam panu pytanie do polityka i do dyplomaty. Jakie jest znaczenie tego rodzaju gestów? tych kolejnych ukłonów w stronę Polaków i m.in. z drugiej strony, bo również kampania Kamali Harris w tej chwili podróżuje po Pensylwanii z Polakami czy z Amerykanami polskiego pochodzenia, próbując przekonać do głosowania na Kamale Harris. Mamy 10 dni, 15 dni do wyborów. W Stanach Zjednoczonych, co to oznacza? Znaczenie jest fundamentalne, bo to jest to, nad czym też pracowaliśmy przez wiele lat w obszarze dyplomacji publicznej, żeby polskie sprawy były osią dyskusji politycznej w najważniejszych państwach, bo tylko wtedy tak naprawdę decyzje dotyczące współpracy z Polską przyszłe będą podejmowane w sposób rozważny, z pełnym namysłem. Polska będzie ważnym punktem odniesienia i jest dzisiaj tym ważnym punktem odniesienia. Tu jest wielka zasługa pana prezydenta Andrzeja Dudy, jego dobrych kontaktów z Donaldem Trumpem, duża zasługa rządów premiera Mateusza Morawieckiego, no i też nieskromnie mówiąc, pewnej naszej pracy jako Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby zaznaczać te sprawy ważne dla Polski w relacjach z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych, ale też chcę tu oddać jednak ważną, jest tu duża zasługa też... Ne, Takich aktywności, jak między innymi tutaj aktywność e, redakcji Republika, pańska aktywność, to, że był ten wywiad, którego gratuluję serdecznie z Donaldem Trumpem, dużo mediów próbowało to jakoś mitygować, że to w ogóle ma mniejsze znaczenie. To ma fundamentalne znaczenie. Natomiast jeżeli te, polska telewizja pokazuje, że może zrobić w ogniu kampanii wyborczej 15-minutowy 15 wywiad z e, kandydatem, byłym prezydentem, z kandydatem, który za chwilę może być prezydentem Stanów Zjednoczonych, największego światowego mocarstwa, to znaczy, że jesteśmy w grze. To znaczy, że my mamy tam przestrzeń do mówienia o naszych sprawach. No o to nam zawsze chodziło, prawda? I także dziękuję Państwu, że Państwo też włączacie się aktywnie i, i to jest naprawdę, ma swoją wagę w budowaniu tej polskiej marki i w budowaniu tej osi polskich spraw, która jest ważna z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Panie ja bardzo dziękuję za te słowa w stronę, w gruncie rzeczy naszych widzów, ale to jeszcze jedno pytanie w tej, e, e, z tym związane. Donald Trump powiedział chyba po raz pierwszy na naszej antenie właśnie, że to on zatrzymał Nord Stream 2, że ta sprawa była Zamknięta politycznie tak długo, jak był, jak był prezydentem. W rozmowach z Amerykanami tak to wówczas było prezentowane, że te sankcje na firmy ubezpieczające budowę Nord Streamu i cała ta mechanika sankcji gospodarczych uniemożliwiła to i to była decyzja polityczna Amerykanów? Tak, tak, rzeczywiście to mogę potwierdzić, że za czasów administracji Donalda Trumpa my ten hamulec mocno byliśmy w stanie wykorzystywać i go wykorzystywaliśmy. Niestety, nowa administracja ten hamulec zwolniła to był błąd. I to dzisiaj nawet też administracja demokratów przyznaje, że to był błąd, że pozwolono na Nord Stream 2, no, no ale cóż, no, no niestety niektórych błędów nie da się cofnąć. Być może gdyby nie pozwolono na to, być może gdyby nie stworzono tej przestrzeni, to można by się zastanawiać czy doszłoby do rosyjskiej agresji No nie ma się co zastanawiać bo do niej ostatecznie doszło na skutek szeregu błędów to był jeden z nich dziękuję uprzejmie za to spotkanie Szymon Szynkowski welsenk Dziękuję uprzejmie dziękuję to jest serdecznie. program Michał rachuniedzie Jedziemy, jesteśmy na antenie Republiki.